bluza będzie dla nas otwarta. Brawo! Tego elementu do tej pory nie pływaliśmy, a często jest tak, że mimo że był komunikat, że jedziemy o 8, to o 8.30 byli skłonni niektórzy dzisiaj odjechać. I to samo dotyczy tego etapu. Przez 52 lata, nie, przez ostatnie parę lat, płynęliśmy prosto do przystani, do mariny, to tam nie płyniemy. Tam nie. Jeżeli dopływamy do mostu, po którym będzie jechał tramwaj, trzymamy się lewej strony i na wprost będą wrota do śluzy. Ja bardzo proszę, żebyście Marka nie przeganiali, tak? Już nie ma zawodów, nie ma niczego. Mamy bardzo dobry czas, a ziemniaki do obiadu dopiero odbierają. Także to nic nie da, że my się będziemy śpieszyć. Popłyńcie, popatrzcie sobie, jaka jest ładna wódka. Proszę o zmianę menu. Jeśli chodzi o śluzę, wpływamy pojedynczo do śluzy, trzymając się lewego brzegu, bo po prawej stronie jest kratownica, tam wali bardzo mocny nurt. Nie wolno tam wpłynąć, bo poprzewraca kajaki. Lewego betonowego brzegu się trzyma. To jest ręka, pokaż lewo. Lewa. Dla nas tu lewa. Odwróć się i pokaż też lewo. To jest tam. Dobra. Posłuchajcie, schodzimy na wodę, czekamy na sygnał do startu, tak? Nie płyniemy czasem. Trzymaj się, to wpływamy, ale jak trzymamy się? Powoli, spokojnie. Proszę sobie jakoś poradzić, bo ja trochę chcę sfilmować. Ale śnela, śnela! Polka! Uśmiechamy tu do kamerki. No. Rucja. Się robi! A prześlę ci twoje. Dobra. Się zrobiło. Dzięki. I film. To miło. No, super! Chodź! Proszę. Macie, macie.
Jednoosobowy. No, uwaga, zdjęcie. Cyk. W śluzie miejskiej, starożytnej bydgoskiej śluzie masz zdjęcie. Ja tak będzie.
Całe życie marzyłem, żeby zrobić szpagat. Zrobię to dla was. Sam się zrobi. Dłużny czy poprzeczny? Szpagat to nie problem. Problem jest wstać. Lepiej nie. Od kajaków i od tego tam. Dobra, dzięki. Nie bać się, nie bać się.